Siemano, moi mili upatensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy dziś w ściernisko se pogramy. Ze mną Porsche na kanale, witam go serdecznie stale. Koło Porsche zaczynamy z pięknym widokiem na nasze ogrody warzywne i ma to niemałe znaczenie. Jak już miniaturka pokazała, ogrody będą używane i towary z nich będą zabierane, bo blondynki na swój sejf zaprosimy, no i z nimi sobie pomówimy. A co tu mi? O, łapeczka. Siema, moja ty pieseczka. Siemano, siemano. Właśnie. A ty żarcie masz? O. Masz jedzenie. Co byś głodny nie był. A my gramy. A my właśnie zaczynamy. Dawno tej serii nie było. Ja cały czas tutaj materiały szykuję. Ale najpierw Porsche odpalimy. No i sobie polecimy. Blondyneczki, blondyneczki, jeżeli wiecie, o jakie blondyneczki chodzi w grze, no to zapewne, no zapewne się domyślacie, że chodzi tu o świnki, bo świnki zakupić chciałem i tą produkcję rozpoczynamy, z tą produkcją działamy. Ostatnio na sierpniu też graliśmy, też tam trochę działaliśmy, no i na sierpniu dalej wracamy i dalej z tematem sobie działamy. Może inaczej sobie zrobimy, czas na 5 sobie spowolnimy, niech to powoli sobie cyrka, myrka, pyrka. W sumie z tym czasem, no to wita rozumita, różnie to bywa, nieraz no po prostu jest potrzeba, żeby trochę tym czasem spowalniać. No ale skoro to spowalnianie w opcji mamy, to czemu by z tego nie skorzystać? Najpierw te nasiona tu posprzątać chciałem, siewniki poopróżniałem, tu jakaś paleta, tu jakiś worek, więc ładujemy to na przyczepę i wywieziemy, żeby nam przypadkiem nasion w naszych ogrodach nie zabrakło. A Porsche też sobie czasami pojeździmy. Tymi małymi maszynami właśnie sobie podziałamy. Co my tu jeszcze dzisiaj pogramy? Ogrodami się zajmiemy, świnki sobie zakupimy, no i je od razu nakarmimy. Tutaj pole rzepaka jest już zasiane, więc lecimy i nie śpimy, tylko gdzie te nasiona wysypać miałem. Tak dawno w tą serię nie grałem, że po prostu zapomniałem, tylko jedno poka mi jedyno na tył, na lewa, na prawa. Ja bym wolał na prawa. Na prawa strona. Co to będzie tu? To się tu gdzieś wysypywało? A może jednak wezmę na tył? Też nie? Kurde. Aż normalnie mi się chce. A tu, czekaj, a może to się tu nie wysypuje? Tutaj się bardziej ładuje. Się bardziej ładuje z sinusu, a wysypuje to się chyba z drugiej strony. Kurna, ale jestem zakręcony. No normalnie nie przystoi. Tu, o, dobra, jest. Ziarna wysypywanie. To mamy w planie. Tak jest. Ziarenko wysypaliśmy, więc od razu pognaliśmy. Coś my byśmy jeszcze tutaj zrobiliśmy. Na warsztat wrócić musimy. Buty sobie ściągniemy, bo but nie potrzebujemy. Póki co but nie potrzebuję. Raczej płaską lawetę tutaj propsuję. Więc działamy. No i dalej pojeżdżamy. A wypiszcie w komentarzu, coś myślicie. Właśnie, ściernisko. Tak się przywitałem. Taką nazwę sobie obrałem. Dlaczego to już tobie mówię? Otóż tu kiedyś było ściernisko. Będzie moje wielkie farmerzysko. A gdzieś tam przy tym kamieniu
a tam gdzie te kamienisko będzie stało moje dżipisko. Tak, tak to jakoś leciało. Ustawiamy oczywiście autoload, ale płaską, ustaw. Autoloada nie użyjemy, raczej sobie ręcznie to załadujemy. I ten sprzęt w sumie zostawić tutaj na razie możemy. Do drugiego większego sobie zasiądziemy. I teraz tak, co ja jeszcze tutaj chciałem? Kasy niewiele mamy. Właśnie, nad tą prasą bardzo intensywnie zastanawiam się, co z tą prasą zrobić. Bo tak naprawdę zbóż póki co tych słomianych nie uprawiamy, bo ciągników do tego nie mamy. I wieta, wywieta, wyrozumieta, czy ją sprzedać mamy? No długo się nad tym zastanawiam, czy to sprzedać, czy to się opłaca. Już patrzyłem w sklepie, że tak no z 15 tysięcy za to dostać powinniśmy. Na inwestycje by się przydało, może faktycznie lepszą maszynę by się za to pokupowało, niż tą, która jest nieużywana. Także wracamy, zapinamy i niestety ją sprzedamy. Do słomy jeszcze przyjdzie pora, że sobie coś zakupimy, a może nawet tą prasę gdzieś w promocji dorwiemy. Raczej tymi małymi belkami też się dużo bawić nie chcemy. Pierwsze źle sobie pomyślałem, że do świnek słomę potrzebowałem. Nawet pryzmę na obornik postawiłem. No i niestety, przecież ja małą zagrodę dla świń taką na podwórzu postawiłem i ona ani gnojowicy, ani obornika mi nie wyprodukuje. Także tam się słomy nie dorzuca, chociaż gnojowice, no nie, no wątpię, nie? Nawet jeżeli się produkuje, piszcie w komentarzu, bo nie wiem. Nawet jeżeli gnojowice produkuje, to i tak na moje nie bardzo realnie to propsuje, no bo taka gnojowica... No jak taką gnojowicę z łąki pozbierać, nie? Także tutaj pod tym względem tak to właśnie wygląda, że właśnie taką gnojowicę no nie pozbieramy. Tak jak i obornika nie pozbieramy, tak i gnojowicy też nie pozbieramy. Zaraz też sobie cenę posprawdzamy, czy przypadkiem tej przyczepy kiszonki jeszcze nie sprzedamy. No i... jeszcze też polecimy pryzmę obornika, tą, którą postawiłem. Niestety na nim straciłem, no ale sprzedać musimy. Dobra, to sobie odczepimy i od razu dalej pognamy. My chętnie to sprzedamy. Niestety zakupy nieprzemyślane, naprawiać nie musimy, przemalujemy. I oczywiście sprzedamy. Za ile? Za ile to idzie? Łe, 19 tysięcy. Okej, sprzedaj. Nie pamiętam, ile za to dałem. No ale kasę jak najbardziej nam się przyda. Jak najbardziej chyba taka jest tutaj rola. 27 tysięcy na koncie. Dobra, sprawdźmy tutaj cenę. Kiszonki, cena kiszonki, jak my ją mamy? 292. No i już teraz w górę leci, więc teraz jeszcze tego nie sprzedamy. To na razie sobie tutaj rozpakować mamy. Tak naprawdę, tak jak poprzedniego odcineczka w sierpniu skończyliśmy, tak teraz w sierpniu też zaczęliśmy. No ale cóż tu na to poradzimy, że my tak do przodu za wiele nie myślimy. I no co by przez kratę nie przejechało, co by mnie się to przypadkiem nie sprzedało, gdzieś by się to tu wyładowało, może o, może tutaj będzie gitara, niczym talala. Dobra, L i U, o, a może nie U, czekaj, o. Jak to tu się rozładowywało? I dobra. Okej. Belki sobie rozładujemy. Na razie oczywiście kasy nie potrzebujemy, więc sobie z tym tematem oszczędzimy, ale od razu burty tutaj założymy. Nie pamiętam, jak to leciało. Czy te burty się
to przy tym stole. Dobra. Przy tym stole ustawiamy, burty sobie zakładamy, pokrywy raczej nie potrzebuje. Oczywiście ustawiamy, 0Z za to płacimy, bo już to w zestawie dostaliśmy, już to mamy, więc... O! Kurde! Jeszcze mnie zaraz obciążą opomięte sprzęty. I obornik. Obornik sobie zakupimy, ale widzę, że czas na 5 i bardzo szybko tutaj mija. Więc będzie mała kryja. I teraz obornik. Łobornik. Gdzie my mamy łobornik? Obornik. Tyrmyr. Wióry, wiewióry, kiszoneczki i inne tego dupereleczki. O jest, obornik. Obornik kupujemy. Pełną przyczepę oczywiście 8 tonów. Chyba 8 tonów tutaj nam wlatuje. Także jakby nie było, troszkę taki ciemniejszy odcinek dzisiaj by się zrobiło. Tylko jeszcze światełeczka. Nie kieruneczka. To, a gdzie są moje światełeczka? Moment. Jak się w farmingu światła... A, zapalało, no. Dobra, to mi się trochę pomieszało. Jakby nie było w każdej grze inaczej. No ale jeszcze cały czas walczę nad tym, a raczej myślę nad tym, żeby po prostu ogarnąć temat, ujednolicić to wszystko klawiszologii. Na unie, na sypnie, na lewa. Na lewa to będzie dobra strona, żebyśmy to tutaj zrzuciliśmy i od razu byśmy tu polecieliśmy. Obornika sobie uzupełnimy. Pomimo tego, że tego obornika trochę tutaj jeszcze mamy, ale na spokojnie. Daj to tu trochę tak, o. Że tak bardziej bliżej, bardziej realnie w te silosy ładujemy i od razu pojedziemy. Sprzęt raczej tam sobie na farmę odstawimy. I od razu w Porsche polecimy. Tak jak wspomniałem, ściernisko. Tak sobie po prostu wymyśliłem, tak sobie porymowałem, że właśnie to ściernisko tutaj odpalić. Taką nazwę nadać chciałem, bo to chyba tu pasuje. To na moje tu pasuje, to się tutaj dobrze czuje. Czy my tutaj wjechać radę damy? Tak, nic nie pozahaczamy. OK, motor sobie gasimy, światełka wyłączymy i do Porsche lecimy. Ale zanim do Porsche, to na zakupy. Dzień dobry. Moje wujki, moje bobry. I teraz tak, świnki. Raczej te łaciapy wybierzemy, chociaż wywita rozumita. To nie jest polska seria. To może i takie czarne by pasowały, co by się tutaj dobrze chowały. I byśmy taką, takich tutaj na przykład z 9-10 zakupili do chowu ku. Tak, okej. I teraz tak, za 200 kupiliśmy, za 40 sprzedać mogliśmy, także trochę je musimy po futrować, nie ma przecież co żałować, ale okej, potem 9 sprzedamy, a jedną do chowu zostawimy. Także tak sobie zaczniemy. Mamy, już to mamy, więc Porsche sobie odpalamy i do ogrodu zasuwamy. W ogrodzie oczywiście palety poładujemy i tam sobie te wszystkie ziarenka do nich przywieziemy. Tylko jedno mam pytanie, w jakiej dawce jest karmienie, tak? Jak to tutaj wyglądać powinno? Bo z tego co mi się pamięta, a chyba pamięta mi się dobrze, to mamy jeden magazyn główny, jakby to powiedzieć, jedno główne koryto,
do którego wsypujemy wszystkie rodzaje zbóż. Więc żeby nie przegapić już, to nie jest to co w farmingu 19, gdzie oczywiście sobie tam mogliśmy i każdego zboża swój przydział mieliśmy. Także pierwsze tutaj zatrzymanie i teraz szybkie na to spoglądanie. Zwierzęta, świnięta. I teraz tak, 50% daje podstawa, 25% ziarno, białko i owoce. Okej. No to jak 50%, to myślę, że przynajmniej ze dwie palety kukurydzy. Kukurydzy tonę mamy. I tak sobie tu chowamy. Trochę to tak nie wygląda, bo przyczepa jest autoloadowa. I no i niestety się zapada, tak? Ta paleta się zapada, ale mi to nie przeszkadza. Dobra, tak by to leciało. Niech by tak się działo. Pasy sobie zapniemy i od razu z drugą paletą pojedziemy. To jest. Co tu się podziało? O! Oj, coś mi się zbagowało. O! Dobra, na chillaucie, na spokojnie. Co jest? Ej! O kurde, druga paleta się zbagowała. Ej, co tu jest grane z tymi paletami? Co mnie tu hamuje? Co mnie tu tutaj tak ba... Nie! Tu, na wóz! O! Fuh. Już myślałem, że kolejna mi spadnie. Oczywiście... No tak, no się zbagowała. No co za ciulstwo! Zapiął te pasy? O! Zapinaj te pasy. Od razu słonecznika i ziemniaka sobie dorzucimy. Dalej polecimy. Tu oczywiście nie ma problemu, bo ja sobie wezmę przyczepę. Chociaż może po zapisie gry, po wyjściu z gry to się odblokuje. Słonecznik nie jest... Ale ja nie chcę tu przyjmować słonecznika. Nie ma przecież co tutaj... Frika. Dobra, weź to. Słonecznika i ziemniaka. Albo po prostu założę... jej autoloada, tak? Autoloada jej założymy i wtedy z tym tematem odpowiednio polecimy. Dobra, mamy. Zobaczymy, jak tym tutaj ponakarmiamy, bo to naprawdę, tak naprawdę 4 tony są pożywienia. No i kwestia, ile będzie tam zmieszczenia tego wszystkiego. Spróbujemy jakoś na spokojnie sobie podjechać. Nie, faktycznie, kurde, czas na 5 to też robi robotę i niemałą tu wprowadza głupotę, że troszkę ten czas nam tutaj szaleje. Troszkę nam tutaj zasuwa. Myślę, że nie wiem, no, zastanawiam się. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, żebym tutaj właśnie ten czas jednak jakiś wolniejszy ustawił. O! Coś się mi tu już sypało. Okej. I teraz zobaczmy. A, tona. Dobra, to raczej tona będzie zadowolona. Wszystko powinno się tu zmieścić, więc po palecie tutaj wrzucimy. Cyk. O! Mamy 4 ton. Łe, to ja jeszcze mogę. Tylko, że tak. Czy ja aż tyle? Może owoców nie, bardziej białko. To przywiózłbym jeszcze 3 palety kukurydzy i jedną słonecznika. I tak też zrobimy. Od razu z tym tematem polecimy.
Jak na przyspieszeniu zauważyć mogliście, autoloada założyłem, jednak żeby się te palety mi tutaj nie bugowały, no i przejeżdżając koło ziemniaków też mi się zabrać chciały. Czekaj, a my tu mamy jakieś... A, wstecznego nie mamy oświetlenia, trudno... O, dobra, zrzuca. Zrzuca, zrzuca. Dobra, zrzuciło. O, ale ciemno się w korycie zrobiło. Ale mamy 8000, czyli jeszcze byśmy mogliśmy coś tu dorzuciliśmy. Zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że na spokojnie noc prześpimy. No i następnego dnia sobie to uzupełnimy. Ale co by moje ogrody produkować nadążały, co by się nie świnie dobrze wykarmiały. A teraz Porsche pod dom odstawimy i jeszcze Zetorem sobie polecimy. No niestety, takie granie. Czasem ciemność też ma swoje uznanie. Myślę, że klimatycznie, symbolicznie, sporadycznie ciemno też nam się tutaj z tego powodu zrobiło, że chociaż nie wiem czemu w sumie sierpień mamy. Czekaj. Światła wyłączamy, bo akumulatory padną. Dobra, latarynka w dłoń i lecimy. Czemu ciemno się już przed 20 zrobiło? Przecież w sierpniu to aż normalnie jest niemiło. Dobra, do środka i lecimy. Kotka, opal ta maszyna. Rzucaj tego biga. O, rzuca. Dobra. Tylko czy ty masz... A, ty nie masz światłów wstecznych. Spoko. To spróbujemy. Czy my tutaj damy, damy? Czy my się tu pozaczepiamy? Weź no, nie bądź taka. Daj się przypiąć do plusaka. Co, ja zetorem tego podpiąć nie mogę? No szkurna wafelek. Co ja teraz robię? Dobra, gasim ta maszyna i lecim na szybkości do Iseki. Do Iseki, dobra. Przyczepę odpinamy i po tą wodę podjeżdżamy. Także co by nie było, co by się nie zdarzyło, wodę jeszcze do świnek dolejemy i ten odcinek grać zakończymy. No bo dalej se pośpimy. Spania. O, od razu światełka przynajmniej mamy. Spania wam tu nie wrzucę, bo do spania mam swą lekką duszę. Także jeszcze mam tu w małym planie nocne igraszkowanie, a dokładniej to farmy sprzątanie. Jeszcze wodę do ogrodów dolać muszę, także tak... Łykaj, ty jeżdżasz, chłopie, gdzie ty jeżdżasz, drogi ty nie widzisz. No nie, no ciemno przecież, ciemno. Mam nadzieję, że nie za często takie ciemne odcinki mieć będziemy. Tu kiszonki, dosyć spore ilości, sierpień, wrzesień, aha, sierpień mamy, we wrześniu sorgo pokosimy, to zapewne w następnym odcinku, to już tak z lekkiego spoilerowania. O, i dobrze to szło, sobie wysiądziemy, latarkę odpalimy. I w ten sposób odcinek zakończymy. W następnym odcineczku będzie żniwowanie. Pierwsze żniwa na tej serii. A ja w tym momencie za oglądanie dziękuję. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. A my bawimy się ciągle, bawimy się wspaniale. Mam nadzieję, że jak już ta seria ruszy, jak już na YouTube zostanie wydana, to nie będzie zbyt szybko zakończana. Więc do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.